Cześć, Nord Spiders. Hej, witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przeniesiemy sobie trzy maluchy, chociaż nie takie maluchy, ale trzy pająki z gatunku Pampubeteus sp. Mascara. I zobaczcie, na stole już sobie przygotowaliśmy, co mniej więcej będziemy wykorzystywać dzisiaj przy aranżacji. Mam tutaj vermiculi, który dostaliśmy od Spiders Reptilis Lublin. Mamy trochę rodzaju mchu, porosty, korzenie, jakieś inne dekoracje jeszcze. Zobaczymy jeszcze, co użyjemy. I specjalnie dla Was wszystkie mchy wlepiliśmy sobie tutaj na stół, żebyście mogli zobaczyć, jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi gatunkami mchów na zbliżeniu. Mamy jeszcze korę, jakieś porosty i w miarę wszystko będziemy starali się użyć w pojemnikach. A propos pojemników, pojemniki będą niedocelowe, ale będą troszkę większe niż w sumie powinny mieć, bo nie mieliśmy innych, to będą takie pośrednie. A ze względu na to, że Pampubeteusy mają duże przyrosty swoich rozmiarów, będą akurat takie idealne na, nie wiem, 5-6 wylinek pewnie, może więcej nawet. To teraz sobie sięgniemy do pojemników. Tutaj trzymamy teraz pojemniki, zrobiliśmy sobie porządek, kupiliśmy taki właśnie kosz na braplasty i takie jakieś, no takie wiecie, podręczne rzeczy. Mamy tutaj trzy takie same braplasty. Są już szerzej podziurkowane, nie są zbyt duże otwory, żeby karmówka nie uciekała, bo zdarzyło nam się, że zrobiliśmy zbyt duże otwory po prostu i karmóweczka sobie wentylacją uciekała. Tak. I przy okazji, jak macie jakieś sposoby na łapanie karaczanów po domu, na przykład co ostatnio czytaliśmy, że dobra jest taka pułapka z brosa na karaczany, to możecie napisać w komentarzach, jak Wy sobie z tym radzicie, z uciekającą karmówką. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda ta taka pułapka na karaczany, to możemy Wam wstawić na naszą grupę na Facebook, na którą Was serdecznie zapraszamy. Tak. To co, może przejdziemy już sobie do jakiegoś bliższego kadru, żebyście widzieli, jak my tutaj urządzamy. Ja tu już sięgam po torf. Tam mniej więcej porówno, żeby każdy miał tyle samo. Standardowo zaczynamy od torfu. W jednym z pojemników dodatkowo dodamy jeszcze vermiculit. I dzisiaj użyjemy sobie vermiculitu od Spiders and Reptiles Lublin, który dostaliśmy od nich w paczce niespodziance. Który był na streamie urodzinowym. I trochę go podsypiemy tutaj na dno. Trochę więcej nawet go damy. On jest taki grubszy, zobaczcie. Jest fajny, bo mniej pyli. Poprzedni, który mieliśmy, to strasznie, strasznie pylił. Trochę tutaj rozłożę tego torfu w pojemniku. Tu też trochę tak rozbiję tego torfu. Generalnie tym pająkom nie opłaca się robić jakichś takich, wiecie, super urządzonych terariów, bo one są takie, że charakterem po prostu i tak sobie wszystko przekopią, i tak sobie wszystko poprzestawiają. Więc nie będziemy jakoś tak bardzo urządzać. Tylko tyle, żeby miały jakąś kryjówkę, żeby miały troszkę takie odzwierciedlone środowisko naturalne. Ale na przykład roślin nie będziemy im dawać. Nawet w braplastach w sumie byłoby trochę to niewygodne, bo roślina musiałaby być bardzo mała. Wydaje mi się, że tyle torfu już wystarczy, więc nie ma co. Tutaj ma tą większą warstwę. Teraz się tak pozostawimy. To co? Mamy trochę przygotowanych korków różnego rodzaju, różnej wielkości. Spróbuję może jakąś kryjówkę dla każdego złożyć. Może coś w tym stylu. Coś w ten deseń. Tak jak mówiłem, ale nie to nic spektakularnego. Takie coś prostego, żeby po prostu miały. Coś prostego, ale już ze 3 razy przestawiłeś. Ułożenie kory. Wiecie, to nic nie jest przypadkowe, to się tylko tak wydaje, ale na tym też trzeba zastanowić, żeby Wam się to później podobało. Żeby miało to jakiś pożytek właśnie dla pająka. No właśnie, żeby miało pożytek. Dobrze to jest określone. Okej, nic spektakularnego, ale przestawmy jeszcze raz. Dobra, niech będzie, na razie nie jesteś taki duży. Taką noreczkę mu zrobimy. Tutaj podobną noreczkę zrobimy też z dwóch kawałków korka. Musimy wpaść właśnie na giełdę, na najbliższą i dokupić takie właśnie małe kawałki korków.
bo się już kończą. Tu już... One fajnie wyglądają, jak jest ich kilka w terenie. Nie jeden taki malutki kawałek, tylko właśnie kilka sobie połączycie i wtedy tworzy się taka fajna, czy takie coś ciekawego, jakaś kolejówka. Jeśli chodzi o te pająki, to nie potrzebują dużej wilgotności. Utrzymujecie wilgotność na około 60-70%. Z temperaturą też nie musicie jakoś bardzo się starać. Nawet nie jest konieczne, żeby miały docieplany regał kablem grzewczym, bo pająkom wystarczy około 22-24 stopnie temperatury w dzień, a w nocy na poziomie około 16 stopni, 16-18 stopni będzie ok, taka temperatura w porządku. Dalsza mała zmiana planów, tamte kawałki korbu będą jednak za małe, a tu dalszy tylko tubę, która idealnie poszła do pęknięcia. Tutaj damy jeden taki kawałek, taki tunelik zrobimy. Tutaj też. O, czyli konstrukcja jednak całkiem do wymiany. No, bywa. O, ale będzie łatwiej to wszystko zrobić. Wiecie, maskary akurat ogólnie pampobeteusy mają tak duże przyrosty, że no naprawdę to jest takie przyszłościowe, żeby miał większą kryjówkę. Mam w sumie jeszcze pampoboteusa platiome, którego pokazywaliśmy na streamie. Ją lub jego, bo jeszcze nie seksowaliśmy w sumie. No i on jest chyba L6, a jest w ma już chyba 2,5 dc. Jeżeli no dobrze pamiętam. I naprawdę jest spory. W ogóle pampoboteusy to są takie giganty. Mam chyba podobne przyrosty jak Terafossa blond, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, nie mówić głupot, ale tak mi się wydaje, że ma podobne przyrosty. Właśnie blondy nie mamy, aczkolwiek... Jeszcze. Z czasem to też są właśnie duże pająki. Najlepiej sobie to uświadomicie, jak pokażemy wam na zdjęciu po prostu zestawione obok siebie dwa rodzaje pająków. Na jednym będzie Pampobeteus mascara, bo mamy jeszcze zdjęcie, jak był właśnie w stadium L1. I porównamy wam go do jakiegoś innego pająka, też w stadium L1. Zobaczycie, jak duża jest różnica wielkości pająka w tym samym stadium. Jeżeli chodzi o detali, tutaj damy sobie troszkę mchu. Mamy właśnie taki fajny, który dostaliśmy w pasce od widza. Pozdrawiamy cię, Hiszpan. Piotr. Ale Hiszpan. Dobra. Trochę czego mi się przyda. Tak, go polubiłem, już prawie zużyłem cały. Terarie takie typowo naziemne, bo są to właśnie pająki naziemne. A jeśli chodzi o to, czy są polecane dla początkujących. Wiecie co, to jest tak naprawdę tak, że jeśli chcecie się na niego zdecydować, to możecie spróbować oczywiście. Pająki te są ciekawe, są takimi żywymi pająkami, są żarłoczne. Bardzo są żarłoczne. Chętnie jedzą, chętnie atakują. Nie są takie nudne jak na przykład blaszki. Więc jeśli chcecie, żeby ten pierwszy pająk, czy tam drugi pająk, żeby on był taki ciekawy, żeby było co obserwować, no i żeby miał duże przyrosty, to jak najbardziej Pampobeteus może być pierwszym pająkiem. Bo jad też ma słaby w porównaniu do jakichś takich gatunków afrykańskich. Także powinniście sobie poradzić. W naszym przypadku pampoboteusy się jakoś bardzo nie stawiały. Nie było z nim jakichś większych problemów. Bez problemu jadły. Wszystko było tak jak trzeba. I już tak naprawdę od małego są takie ładne, prawda? No. Mają kolory. I mają taki charakterystyczny wzorek. Taką choinkę. Takiego jakby tygryska. Takie... Zaraz zobaczycie na zbliżeniu. Co prawda już trochę zmieniły swoje kolory, ale jeszcze widać. Jeszcze są właśnie takie. To jest, mamy teraz stadium L3 albo L4. Tak myślałem, że dodamy już jakiś korzeń. Nie wiem, jak podrosną trochę, to im je zabierzemy, ale będzie trochę ciekawiej to wyglądało. A, tu jeszcze jakieś korzenie mam, to temu też dam, żeby nie było mu przykro, że rodzeństwo dostało, a on nie. Może z korzenia bym musiał coś zrobić.
I na koniec mam jeszcze takie fajne podłoże korę. Taką właśnie lekko zmieloną. Bardzo fajnie to wygląda. I wykorzystamy jeszcze tak lekko do podsypania, tak właśnie pod kolorek, nie? Słyszeliśmy od niektórych widzów, że zdarza się, że to pleśnieje, ale u nas jeszcze to się nie zdarzyło. Jak na razie się sprawuje bardzo, bardzo dobrze. Też robi fajną robotę, bo jest tak od razu ciekawi. Dokładnie, tak jak mówi Weronika. Od razu jest to podłoże już inaczej wygląda, nie? Jest trochę ciekawsze. Już chyba nie będę bardziej zaśmiecał. I tak one wszystko to przekopią, więc no... Właśnie to miałam mówić. Stawiam na to, że w ciągu tygodnia, max dwóch, to się po prostu wszystko zmieni diametralnie po prostu. Ale trzeba było to zrobić, bo w tych pojemnikach, które mają teraz, już po prostu nie mają miejsca. I tak się właśnie prezentują pojemniki. Tu mam pojemnik numer 1, korzonek, mech, kryjóweczka z kory. Tak samo drugi. W podobnym stylu tak naprawdę urządziłeś. Tak, wszystko bardzo podobnie jest. Ale to też będzie eksperyment. Bo ale też każdy ma właśnie inny kolor. Tylko właśnie przy tym jednym dałem większe gniazdo. To jest kory, można zauważyć. Jest większe gniazdo zrobione. Tutaj był właśnie taki większy tunel zrobiony z trzech kawałków korka. No i tu na spód pewnie daliśmy wermikuli. Zobaczymy, jak będzie trzymało wilgoć właśnie w podłożu. Powinno być dobrze. A to też będzie ciekawy eksperyment, bo Łukasz przygotował wszystkie trzy terraria tak samo, a my zobaczymy, jak zmienią je pająki. Jeszcze na koniec tej trochę psiknę. Psiknę. Będzie się trochę korzeń ładnie prezentował. Nie ma taki szary, suchy. O, proszę. I chyba tyle. Już nie będę kombinował bardziej. Oś, kochany, malutki. Nowy domek. O. A, schował się. I go możemy od razu tutaj przykryć. Niech on sobie chwilę posiedzi. Chyba, że Weronika ma razu zbliżenie zrobić, póki on jest grzeczny. Tutaj macie właśnie tego maluszka. Maluszka, no w sumie jak na L4 to nie jest maluszek. On tu tak na oko ma 1,5-2 dc. Czyli co, tego już na razie zamykamy. Tak, tego zamykamy. I wpuszczamy kolejne. Myślałem, że będzie pojemnik za duży, ale jak patrzę sobie, to... No, ale na kilka wylinek mu starczy. Na te 3-4 wylinki akurat będzie ten pojemnik. Tutaj oddaję, kochanie, twoje ręce. A jeszcze potem wam coś pokażemy, bo nam coś ostatnio wyliniało. Coś, co nam zawsze na streamach... Wszystko wyjada. Chciałam powiedzieć, wpierdziela. Teraz go łatwiej widać. Aż ta cholera się kręci. No. Jedna z drugą. Chodź. Nie, wyczesał się maleńki. Patrz, chodź. Taki mały, a już się wyczesał. Tak, a potem będzie mnie wszystko spędziało. No. I jest już na miejscu. O ile nie jest rozbiegany, o tyle tutaj możecie zobaczyć już właśnie jego ładne kolory. Tak się wpisuje w całość pojemnika. Trochę się maskuje, można powiedzieć. O, w końcu to maskara, nie? Dobra, kolejny jest. Nie ma to jak pojechać z sucharem, nie? Tak, suchar codzienny. No i została nam jeszcze sosierka. Tutaj mamy trochę większego. Jest chyba wylinkę większa od rodzeństwa. Też chyba jest rozbiegany, co? On się czesze strasznie. Też już się czesze. Dobra, to robimy szybką akcję. On się nie czesze, on się cieszy. On się cieszy, że już wypadł. Ale teraz ty słuchałem, pojechałeś. Ale patrz, on jest ciemniejszy, widzisz? On się różni od tamtych. Dobra, ja już tam pobytałem. Jesteśmy koniec z powrotem, ucięło nam nagrywanie ostatniego w przypuszczeniu. Pewnie pomyślicie, że maskara uciekła, ale to nie tak, po prostu nam aparat się zatrzymuje po 20 minutach nagrywania i oczywiście tego nie zauważyliśmy.
A tutaj w pojemniczku mam to, co mam Weronika wspomniała. Świeżo po wylince. Ci, co są uważni na streamach, to wiedzą. Nasza brachypelma albo pilozum jest przepiękna. Jest po wylince. Naprawdę jest prześliczna. Tu jest jakiś turek i łazik, jakbym go zabrał od razu, żeby jej nie stresował. No, piękna jest. Tu też i coś leży. Trzeba to zabrać. Naprawdę jest przepiękna, ma tak żywe kolory teraz. Może jej zabierz tą wylinkę, co od razu, jak już jest otworzona? Tylko, że ona leży na niej. To nie oddam. Zobaczcie, jak ona sobie przekopała. Tak samo. Oddała. Pięknie. Przykopała sobie też cały pojemnik. Dzisiaj akurat jej się zamarzyło zabrać torf. I patrzcie, jaka właśnie jest mięciutka wylinka, widzicie? Nie widzimy, bo nie mam ostrości. Jest mięciutka wylinka właśnie. Teraz musiała być świeżo zdjęta. Troszkę oddal. O, git. I to jest nasza kochana samiczka. Jak widzicie, ona już jest dosyć spora, więc prawdopodobnie w najbliższym filmie ją przeniesiemy. No, możliwe, że już do jakiegoś terrarium, jak się nam uda jakieś trafić. Może nie na najbliższym filmie, ale planujemy ją wkrótce przenieść. A czy my ją, wiecie, my przeniesiemy ją pewnie w najbliższym czasie, ale film się pojawi pewnie po miesiącu. No właśnie, w ten sposób. Chodzi, żebyście wy nie pomyśleli, że za tydzień będzie przenoszenie, bo nie wiemy, kiedy nam wpadnie film na kanał, a za tydzień planujemy zrobić losowanie z loterii charytatywnej, w której spora część z was wzięła już udział. Mam do was jeszcze słówko odnośnie poprzedniego filmu, ponieważ wywołał wiele kontrowersji i wiele oburzenia. Fan hejtu, można powiedzieć. A wydaje nam się, że to jest nieuzasadnione, bo ludzie nam zarzucają, że się wybiliśmy na Kubie, że nagrywając film z paczki od niego, po prostu chcieliśmy jakoś, nie wiem, skorzystać na tym. A wydaje nam się, że jako hodowcy, jako osoby, które się zajmują terrorystyką, mamy prawo zamówić właśnie ptaszniki, od kogo tylko i wyłącznie chcemy, czy to jest Kuba, czy nie wiem, Dark Den, czy inny youtuber, czy nawet Spiders Online. Bo przecież to jest po prostu zwykły hodowca, tak? Tym bardziej, że mieliśmy już na kanale filmy tego typu. Zawsze w tytule wpisujemy, od kogo jest paczka, żebyście wiedzieli też, zanim klikniecie w film właśnie, od kogo zamówiliśmy pająki, czy jakieś, nie wiem, no cokolwiek, terraria, czy jakiś wystrój. Żeby po prostu osoba, która będzie chciała obejrzeć film, żeby po prostu już od początku wiedziała, czy to jest unboxing, czy to jest aranżacja, czy nie wiem, mrówki, bo może niektórzy nie lubi mrówek, chociaż mrówek u nas nie ma, więc no. No więc, no po prostu czytaliśmy te komentarze i tak, aha. Troszkę się nam zrozumieliście, bo naprawdę nie chodziło o żadne wybijanie się na Kubie. Tak naprawdę no, chcieliśmy po prostu zobaczyć właśnie, jak wysyła. Też go lubimy tak naprawdę oglądać, no oglądamy go, tak? Więc no po prostu chcieliśmy sobie zamówić od niego pająki, zwłaszcza, że jako Janusze, no połasiliśmy się troszkę na pająki czystej krwi. Pająki z dzikich rodziców. Chcieliśmy mieć je u siebie, więc je po prostu zamówiliśmy, no tyle. A tak naprawdę to, że nagrywaliśmy też otwieranie paczki od Kuby, to równie dobrze można spojrzeć na to z drugiej strony. A co gdyby te pająki były martwe i byśmy nie mieli dowodu na to, że Kuba nam wysłał martwe pająki? Czy że wiecie, że w trakcie nie musielibyśmy tego w ogóle wtedy wstawiać na YouTube, ale to pokazujemy w ten sposób, że Kuba wysyłał dobrze, że wszystko było w porządku. Właśnie, paczka... druga sprawa, że my nie daliśmy żadnego hejtu na Kubę, tak? Nie skrytykowaliśmy jego sposobu wysyłania. Broń Boże, takie słowa nie padły, o co też nas niektóre osoby oskarżyły. W sumie go poleciliśmy w naszym filmie, no, więc tak no... naprawdę, to powiedzieliśmy, że wszystko było w porządku, więc no też nie rozumieliśmy części tych komentarzy. No ale każdy może mieć swoje zdanie, my myślimy, że było okej, ktoś może myśleć inaczej. Trudno. Zawsze się znajdzie jakaś czarna owca, która będzie miała swoje zdanie, które będzie negatywne w stosunku do innych osób. I również dziękujemy wszystkim, którzy mile wspomnieli o naszym filmie, że wam się podobało, było nam bardzo miło w stosunku do niektórych komentarzy. I tak zrobimy serię z Growing Upem, z tym tak. gatunkiem, bo naprawdę, a skoro jeszcze, chcecie, to czemu nie? Jeszcze a propos innych firm, tak naprawdę robiliśmy też filmy z innymi mniejszymi hodowcami, czy z innymi firmami. Czy Spider Shop, czy Spiders Online,
czy przykładowo, Reptility. Przykładowo owadodajnie. Nikt nie powiedział nam, że się wybijemy na owadodajnie, tak? Bo... A dlaczego? Bo owadodajnia ma mniejszą pulę widzów, ma tylko i wyłącznie znaczy stronę kanału, na... tak? Znaczy... Tylko po prostu jest mniej znana. A gdzie zamówiliśmy od kogoś, kto jest znany, od razu poleciał na nas hejt, że się wybijamy. A to nie o to chodziło. Naprawdę, nie tędy droga. Nie chcemy się wybijać. No, robimy to z pasji, tak? Chyba widzicie, że lubimy to robić, więc... I osoby, które śledzą nasz kanał od początku, widzą, że z każdym odcinkiem staramy się prowadzić coś nowego. Staramy się poprawić jakość, staramy się poprawić wizerunek całego kadru, nasz wizerunek, żeby to wyglądało naprawdę coraz, coraz lepiej. Żebyście też nam nie zarzucili, że się wybijamy na Marvelu. Już tak, abstrahując troszkę. No ale wiecie, no podejdźmy do tego z humorem. Nic się nie stało, wyszło w porządku. Też nie odbierajcie nas w jakiś niewłaściwy sposób. No myślimy, że sobie wszystko wyjaśniliśmy. Więc przejdźmy może do zakończenia w takim razie. Tak. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, zostawcie subskrypcję, na górę czerwony guziczek, tego zacznie kliknąć, wtedy zrobi się szary, można kliknąć też dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia. Wtedy zrobi się kreseczka wokół dzwoneczka. Dokładnie. A my widzimy się już na następną środę, która będzie z takim w sumie specjalnym dniem, bo będą tam wyniki akcji charytatywnej dla szkoły na Mokotowie. Więc jeżeli... Tak, bo wspieramy pszczoły. Też nie jest to żadne wybijanie się na szkołach. Więc jeżeli wzięliście udział albo jeszcze nie, zapraszamy was na naszego streama. I więc widzimy się w następną środę. Na razie. Cześć.